Bogu za to, że takie słowo otrzymałem i wierzę, że będzie to takim zbudowaniem dla nas. Jeśli dobrze pamiętacie, jeśli ktoś był na usłudze, gdy usługiwałem tutaj we wtorek, ale to było, nie wiem już kiedy, czy 3 tygodnie, czy więcej, to mówiłem na temat bezustannej modlitwy. Myślę, że pamiętacie ten czas, kiedy mówiłem o tym, jak zachować się w tym, co ma nadejść w kontekście czasów ostatecznych. I mówiłem wtedy, że tym, co nas będzie zabezpieczać, co nas będzie chronić przed tym, co ma przyjść, to jest ciągła, bezustanna modlitwa. I tłumaczyłem, czym jest ta modlitwa. Oczywiście nie chodzi o jakimś byciu w jakimś transie, w jakimś, nie wiem, w mantrze, w powtarzaniu czegoś, w wielomówności, bo nie o to właśnie chodzi. Zresztą Pan Jezus sam mówił, żebyście nie byli wielomówni. Ale raczej chodzi o to, żeby wejść w taką intymną, zażyłą relację z naszym Bogiem, do której będziemy cały czas powracać i tęsknić. Nie będziemy chcieli stracić i przerwać tej relacji z naszym Bogiem. I nie chodzi o takie ciągłe nawiązywanie relacji w modlitwie, ale raczej o takie stałe pilnowanie tego, by jej nie stracić. A więc to nie chodzi o to, żebyśmy byli tylko w komorze modlitwy, tam się modlili, ale również kiedy chodzimy codziennie z Bogiem, rozmawiamy z Nim w naszym duchu. A więc najpierw wejście w intymność, rozkoszowanie się Bogiem, a potem pielęgnowanie tej intymności, dolewanie oliwy do lampy, aby nie zgasła na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc to tak w skrócie tylko chciałem powiedzieć, przypomnieć raczej, co było tematem moich poprzednich rozważań. Natomiast dziś chciałbym nieco rozszerzyć temat modlitwy, troszkę przypatrzyć się jej jak gdyby może głębiej. Chcielibyśmy kontynuować rozważanie na temat modlitwy nieustannej. Nieustanna, skuteczna modlitwa to nie jest tylko wtedy, kiedy wejdziemy w stan rozkoszowania się Bogiem, ale kiedy modlitwa nasza będzie ukierunkowana na konkretne cele. Ja to tak przyrównam do takiego pewnego obrazu, że rozkoszowanie się Bogiem to jest jakby wznoszenie się ponad wszystkie okoliczności życia na wyżyny, okręgi niebieskie. To jest takie jak orzeł wznosi się na wyżyny, na bardzo wielkie wyżyny i to właśnie to jest to rozkoszowanie się. To jest wznoszenie się ponad wszelkie sytuacje naszego życia, po to, aby być tylko sam na sam z Bogiem, aby móc mieć tą intymną sferę z Bogiem. Natomiast to nie jest koniec tego, do czego nas Bóg powołał w modlitwie. Później, kiedy już jesteśmy tak wysoko w tych okręgach z Panem naszym w modlitwie, kiedy mamy tą wspaniałą społeczność z Nim, tam stąd jak orzeł z wysokości możemy widzieć pewne cele, które są przed nami do zdobycia. To jest właśnie cel tego, żebyśmy najpierw weszli w intymność z Bogiem po to, aby nam Pan pokazał cele, które są do zdobycia, do osiągnięcia. Nie po to, żebyśmy sami sobie tam fruwali i byli tylko w obecności z Bogiem, ale każda modlitwa intymna z Bogiem powinna się kończyć tym, że Bóg nam będzie wskazywał pewnego rodzaju cele i zadania do wykonania. Tam stąd właśnie orzeł, gdzie jest wysoko, on tam stąd widzi ofiarę swoją i tam atakuje. Kiedy on jest wysoko, on ma niesamowicie dobry wzrok i on widzi ofiarę tam z wysoka. A kiedy gdzieś tam siedzi na półce skalnej, gdy nie wzbije się, on tego nie widzi. On musi się wzbić wysoko, żeby widział cel tego, do czego go przeznaczył. I właśnie z tych wyżyn właśnie powinniśmy mieć cel modlitwy i Bóg powinien nam dać konkretny cel, o co się mamy modlić. Jest to bardziej już modlitwa przemienia się w modlitwę wstawienniczą. Kochani, kiedy nie celujemy, kiedy nie mamy celu w modlitwie, to zmierzamy naprawdę donikąd.
Kiedy nie mamy celów i takiego obiektu naszej modlitwy, nie, zmierzamy donikąd. Każdy wierzący nie może walczyć na oślep, ale zgodnie z zadaniem, jaki Bóg powierzył każdemu, zgodnie z powołaniem. I chcę przeczytać na początek fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału. I tam apostoł Paweł mówi do swojego ucznia, do Tymoteusza, do swojego syna duchowego, którego zrodził. I mówi tak, ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. A więc widzimy, kochani, że każdy człowiek jest powołany, ma staczać dobry bój zgodnie z tym, co Bóg wyznaczył dla danego człowieka. I ja to mówię tutaj w kontekście indywidualnym, każdy z nas indywidualnie, ale również możemy to potraktować w kontekście zbiorowym, kiedy Bóg objawia nam jakiś cel, jakieś zadanie do wykonania. I dlatego Paweł mówi, abyś staczał zgodnie z nimi dobry bój, czyli abyś nie walczył na oślep, abyś nie walczył na oślep. Jeśli modlimy się w modlitwie o wszystko, to znaczy, że nie mamy kierunku i prawdopodobnie niczego nie osiągniemy. Ja to po prostu doświadczyłem parę dni temu, kiedy modliliśmy się razem wieczorem. Nagle jakby przyszło takie olśnienie, wiecie, jako rodzina myślę, że wszyscy to praktykujemy, albo większość z nas, że się modlimy razem. No i tak już to, wiecie, dzień za dniem, rok za rokiem, czas leci i my mamy pewne schematy w modlitwie, przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. I oczywiście każda rodzina inaczej to przeżywa, ale ja zauważyłem, że również weszliśmy w pewien schemat, że najpierw uwielbiamy Boga, później modlimy się o jakiś, powiedzmy, temat prześladowanych chrześcijan dzień za dniem, modlimy się o bieżące sprawy, amen, idziemy spać. I tak sobie myślimy, fajnie, zaliczyliśmy ten dzień, pomodliliśmy się, po prostu pomodliliśmy się o tak wiele rzeczy, żeśmy się pomodlili. Na pewno to była fajna modlitwa, ale powiem wam szczerze, Duch Święty mi tak powiedział w sercu, pomodliłeś się o wiele rzeczy, ale żadna z tych rzeczy nie jest twoim ciężarem tak naprawdę. Pomodliłeś się o wiele rzeczy, ale żadna z tych rzeczy nie jest główną przewodnią myślą, w której ty się powinien najbardziej zaangażować. I kochani, po prostu to świadczy o tym, że tak naprawdę te tematy modlitwy, one tak głęboko w moim sercu nie są wyryte, że po prostu nad wszystkimi potrafię się pochylić, ale tak naprawdę nie, jak gdyby nie skupię się na tym głównym celu, który Bóg daje. I chcę to jeszcze raz powiedzieć na temat tego właśnie, co mówię na przykładzie apostoła Pawła, kiedy on mówi, że w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Wiecie, on odkrywa tutaj cały jakby ciężar jego modlitwy jest zwrócony na to, aby Izrael był zbawiony. To było jego największe pragnienie. Ja wierzę, że on z tym chodził dzień w dzień. On nie mówi tu o jakichś innych rzeczach, ale mówi pragnienie mego serca i modlitwa zanoszona do Boga, zwrócona, zmierzają ku zbawieniu Izraela. To był jego cel, to był jego po prostu powołanie. Tak jak Tymoteusz miał również powołanie i zgodnie z tym powołaniem miał toczyć dobry bój, tak i apostoł Paweł. Jego powołaniem było po prostu modlić się o zbawienie Izraela. Gdy mamy cel, to żyjemy z nim i o niego się modlimy cały czas, aż do jego osiągnięcia. I dlatego musimy być wytrwali i nieugięci aż do końca.
aż Bóg pokaże nam następny etap, czy następny cel, który powinniśmy zrealizować, który powinniśmy w modlitwie osiągnąć. I taki przykład. Pan Jezus mówił do uczniów, aby czekali na moc Ducha Świętego, kiedy On odejdzie z tej ziemi. To był ich cel. On im nie powiedział, słuchajcie, idźcie już, głoście Ewangelię, ale On powiedział, czekajcie na moc Ducha Świętego. I na tym mieli się wszyscy skupić i tego mieli szukać. To mieli osiągnąć, ażeby był sukces w ich życiu. I dlatego oni, kiedy się spotykali w wieczerniku, to jak myślicie, o co oni się modlili? Ja myślę, że właśnie o to. O moc Ducha Świętego, aby Duch Święty stąpił na ich życie. Oni modlili się o to, oni czekiwali na moc Ducha Świętego. A potem co miało być ich celem? Będziecie mi świadkami, gdy weźmiecie moc Ducha Świętego, aż po krańce świata. Więc później, kiedy już napełnieni zostali Duchem Świętym, kiedy to zostało jakby zrealizowane, o co oni się dalej modlili? A ja myślę o to, aby mogli być po prostu odważni w głoszeniu Ewangelii aż po krańce świata. To były następne jakie etapy, które Bóg im wyznaczał. Dlatego, kochani, to, do czego nas Bóg powołuje, stanie się tematem głównym naszych modlitw osobistych i to, do czego Bóg nas powołuje, jakby zbór w całości, też będzie to słyszalne w naszym zborze. Jest takie słowo, wiele jest takich słów, gdzie jest powiedziane, że powinniśmy właśnie skupić się na celu konkretnie, na jakiejś rzeczy, aż do skutku. Na przykład zbór w Jerozolimie modlił się o uwolnienie Piotra. Jest powiedziane, że oni nieustannie się modlili. Aż do skutku, kochani. I ta modlitwa wywarła skutek, dlatego że Piotr został uwolniony z więzienia. Dlatego, że oni skupili się na tym, aby modlić, bojować się o Piotra, tak, uwięzionego. Wiele jest powiedziane, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, usilna modlitwa. W innym miejscu czytamy, Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 18:1, że powinni się zawsze modlić i co? I nie ustawać. I tu nie chodzi o to, że mamy się przestać modlić, tylko że mamy się modlić i nie ustawać w tym temacie, w którym się modlimy, aż do osiągnięcia celu. Po prostu tak mamy się długo modlić, aż osiągniemy daną sprawę. Myślę, że wiele może być z was, bracia i siostry, powiedzieć świadectwo swojego życia, jak Bóg was po prostu zachęcał do tego, aby nie rezygnować z modlitwy o daną rzecz, po prostu być nieustępliwym, mieć żarliwe serce, aby osiągnąć cel. A gdy ustajemy w tej danej modlitwie o daną rzecz, to po prostu często tak jest, że nie osiągamy celu. I kochani, często też tak jest, że cel jest tuż, tuż. A chcę wam powiedzieć, że tuż przed rozwiązaniem diabeł robi wszystko, aby człowiek przestał się modlić, aby człowiek zrezygnował. Tuż przed rozwiązaniem. I wam to zaraz pokażę na przykładzie wspaniałego męża Bożego, jakim był Daniel. Daniel to był człowiek, który robi na mnie niesamowite wrażenie. Kiedy myślę o nim coraz bardziej, to jestem po prostu niesamowicie zachęcony tym jego przykładem. Kochani, tuż przed wielkimi rzeczami on przeżył największe ataki. Jak wiemy, Daniel był człowiekiem powołanym do konkretnego celu. On był jednym z trzech ministrów, a król Dariusz postanowił uczynić go premierem. Jest powiedziane pierwszym w królestwie. Król Dariusz postanowił go, że będzie kimś... Dlaczego go postanowił uczynić? Dlatego, że w nim był duch nadzwyczajny. Duch nadzwyczajny. Człowiek, który znał się na wszelkiego rodzaju rzeczach, szczególnie tych duchowych sprawach. I człowiek ten był odpowiedzialny, człowiek ten był uczciwy pod każdym względem, ale nade wszystko miał niesamowitego ducha.
wynikało to z tego, że on był człowiekiem, przede wszystkim człowiekiem modlitwy. My czytamy o Dawidzie, o Danielu, że nawet do mojego syna, który jest z kolei Dawid, mówię często Daniel w sercu. Ale bardzo ładne imiona, podobają mi się. Więc kochani, nawet właśnie w tym momencie, kiedy miało być takie wielkie przeznaczenie tego premiera, czy jeszcze nie premiera, on był wtedy jednym z ministrów, Daniel, wtedy właśnie czytamy, że król Dariusz, wszyscy na D, Dariusz, Daniel, Dawid, król Dariusz po prostu widział w nim kogoś niesamowitego, kogoś, kto służy Bogu nieustannie. Zresztą później czytamy o tym, kiedy był wrzucony do lwiej jamy. On powiada, Danielu, czy Bóg twój, któremu nieustannie służysz, mógł cię wyratować? No i my wiemy, jak się ta historia skończyła, nie? Ale on już miał taki po prostu jako poganin, tak? On był poganinem, miał o nim taki obraz. Danielu, czy Bóg twój, któremu nieustannie służysz? A czym się objawiało służenie Bogu? Przede wszystkim my wiemy, że już na samym początku Daniel postanowił nie kalać się rzeczami tego świata, a po drugie, przede wszystkim jego życie modlitewne, zdyscyplinowane życie modlitewne. On 3 razy dziennie się modlił, gdzieś tam prawdopodobnie w miejscu widocznym, gdzie inni mogli widzieć. Dlatego, że gdyby to robił gdzieś w ukryciu, to przypuszczam, że ci satrapowie, którzy mu zazdrościli, po prostu nie wymyśliliby tego właśnie, aby właśnie pod kątem właśnie modlitwy go zaatakować. I wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, że tuż przed rozwiązaniem diabeł najwięcej atakuje, to właśnie przyszedł mi Daniel i jak zacząłem czytać historię Daniela, to zauważyłem, że król Dariusz w pierwszym roku swojego panowania postanowił powołać Daniela na premiera. W pierwszym roku czytamy o tym, że tak postanowił król Dariusz. I kiedy czytamy dalej, później tą historię, to czytamy, że ci ministrowie czy satrapowie, oni po prostu wymyślili, żeby Dawida po prostu w taki sposób złapać w pułapkę, żeby zabronić mu, czy po prostu przerwać tą jego modlitwę nieustanną, która była jeszcze na dodatek ukierunkowana w stronę Jerozolimy. Jest powiedziane, że on się modlił w kierunku Jerozolimy. On wiedział, o co się modlić. On nie modlił się tak. On po prostu zgodnie ze Słowem Bożym. Boże Słowo mówi, że jeżeli będziecie w niewoli i będziecie się modlić, zwróćcie się w kierunku Jerozolimy i módlcie się wtedy o to, żebyście mogli być wyratowani, żebyście... I po prostu on się o konkretne rzeczy modlił. I co chciałem powiedzieć, że ci satrapowie wymyślili to właśnie w tym pierwszym roku, już taką wielką zasadzkę, że chcieli go dać do tej... No i dali, oczywiście Daniel został wrzucony do lwiej jamy, ale kiedy czytam później następne rozdziały, już po tej historii z lwami, to czytam również, że w pierwszym roku tego samego króla Dariusza, w pierwszym roku jego panowania, ja Daniel zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Popatrzcie, ja to w ten sposób widzę, że diabeł również wiedział, że zbliża się 70 rok. I diabeł wiedział, że będzie ktoś, kto się będzie gorliwie wstawiał i modlił, tak jak ta modlitwa jest w 9 rozdziale tutaj, o wybaczenie, o przebaczenie i tak dalej, i tak dalej. I ta modlitwa została wysłuchana, chociaż my nie wiemy, czy Daniel wrócił z niewoli babilońskiej, czy został, prawdopodobnie został tam.
Ale w każdym razie wiemy, że naród izraelski wrócił. Ta modlitwa została wysłuchana. Ale tuż przed rozwiązaniem, w tym samym roku, w pierwszym roku, bo czytamy o tym w szóstym rozdziale, możemy w pierwszym wersecie i w drugim, i w trzecim czytać o tym, że w tym samym roku, kiedy Dariusz, król Medów, został powołany na króla, to właśnie w tym samym roku był ten incydent z tymi satrapami nieprzychylnymi. A więc Daniel wiedział, że gdy zrezygnuje i porzuci na 30 dni modlitwę, nie będzie się modlił do Boga, to on zejdzie z kursu i nie wypełni zadania, jaki Bóg mu wyznaczył. Dlatego wolał wybrać śmierć, niż żeby zrezygnować z modlitwy. Dla niego modlitwa była tak ważna, to o co się on modlił, dla niego duch nadzwyczajny, który był w nim i dbałość o to, żeby nie zejść z tego poziomu, było tak ważne, że dla niego było ważniejsze po prostu nawet oddać swoje życie, niż zrezygnować z modlitwy. I kochani, to jest właśnie taki jakby rozwinięcie tego, że nasza modlitwa musi być ukierunkowana zgodnie z zadaniem, jakie Bóg nam powierzył. Musi być nieustanna aż do zobaczenia owocu konkretnego. I pamiętajmy o tym, że często tuż przed rozwiązaniem są największe ataki. Największe ataki w naszym życiu, bo diabeł wie, że rozwiązanie jest blisko. Ale nie rezygnujmy, kochani. Kiedy modlimy się o jakieś rzeczy, Bóg nam coś stawia, nie rezygnujmy, ale módlmy się nieprzerwanie aż do skutku. Nie pozwólmy sobie, choćbym nawet miał wpaść do lwiej jamy, przerwać boju modlitwy. Myślę, że no, różnie to jest, ale może się tak zdarzyć, że jednak przerywamy jakiś bój o kogoś czy o jakąś sprawę. Ale Bóg jest niesamowicie dobry, że On nas na nowo mimo wszystko podnosi i chce nas zachęcić, tak jak Tymoteusza, który jednak w pewnym momencie spowolnił bieg, jakby ten bój jego nie był już taki wyrazisty, taki konkretny. I w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, Paweł mówi, aby rozniecił na nowo dar łaski, który został mu dany, aby nie wstydził się świadectwa, aby mówił, opowiadał na nowo, zachęcał go na nowo, aby rozpalony został do modlitwy. I teraz, kochani, jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Kiedy jesteśmy na tych wyżynach, rozkoszujemy się Panem, kiedy Bóg nam daje jakiś cel konkretny, tak jak ten orzeł widzi ofiarę i na niej się skupia, tak, żeby ją zdobyć, tak również w naszych modlitwach ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy byli gotowi słyszeć, w jaki sposób mamy być częścią Jego planu, w jaki sposób On chce nas użyć do tego, aby osiągnąć ten cel, który jest przed nami. Bo owszem, tak, modlimy się w modlitwach naszych i tak dalej, ale również Bóg chce nas po prostu powiedzieć nam, w jaki sposób nas chce użyć. I ja sobie to tak zatytułowałem, że to jest taka modlitwa gotowa na wszystko. Albo inaczej, posłuszeństwo w modlitwie. Posłuszeństwo w modlitwie. Chodzi o to, żeby się zgodzić na wszystko, co Bóg nam powie. Tak jak Pan Jezus, gdy modlił się, On się modlił bardzo gorliwie o wiele rzeczy, ale On zawsze po prostu był gotów wykonać to, co Mu Ojciec kazał i dlatego mówi, Ojcze, bądź wola Twoja. I właśnie o to tu chodzi. Chodzi o posłuszeństwo, o wolę Ojca, żebyśmy byli w modlitwie tak długo skoncentrowani i wytrwali, żebyśmy mogli słyszeć Jego głos i po prostu zrozumieć, w jaki sposób Bóg chce nas użyć w danej sytuacji. Czy może On chce, żebym poszedł do danej osoby. My się modlimy o jakąś osobę, a Bóg mówi, zajdź do tej osoby. Ona teraz potrzebuje Twojego słowa, Twojego zachęcenia, czy jakiegoś, nie wiem, pomocy jakiejś, czy czegokolwiek. Czy powiedzmy, no w jakikolwiek sposób, prawda? Musimy być po prostu gotowi.
I chciałbym właśnie, już na, to już jest koniec, chciałbym po prostu na koniec jak gdyby ten trzeci aspekt posłuszeństwa w modlitwie troszkę rozwinąć. Nie jest to temat taki płytki, on jest bardzo głęboki, ale chciałbym, abyśmy to rozpatrzyli. Modlitwa w kontekście posłuszeństwa. I zawsze dla mnie takim największym przykładem jest oczywiście Pan Jezus, kiedy On modlił się i jest powiedziane, że za dni swego życia ze łzami modlitwy zanosił błagania i prośby do swego Ojca i dla bogobojności został wysłuchany. I nauczył się, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Nauczył się po prostu być posłuszny woli Ojca w tej modlitwie. I dlatego, ja może przeczytam ten fragment, dlatego że on jest bardzo, bardzo wymowny w kontekście tego, co mówię tutaj w liście, to jest Hebrajczyków, 5 rozdział. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Kochani, mówiąc tak w skrócie, nie chcę tego jakoś bardzo uduchawiać czy komplikować, ale ja rozumiem tutaj taką jedną rzecz, że Pan Jezus, On uczył się przez całe życie woli Ojca. Uczył się posłuszeństwa i osiągnąwszy pełnię doskonałości, w czym doskonałości? W posłuszeństwie stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni z kolei. To też jest takie godne uwagi słowo. Dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I wiemy, że On się uniżył i był posłuszny aż do śmierci. I kochani, nie byłoby krzyża, gdyby nie było posłuszeństwa. Nie byłoby śmierci Pana Jezusa na krzyżu, gdyby nie było wcześniej czegoś, co by go do tego przygotowało. Tym czymś było jego posłuszeństwo. A ja nazywam to śmierć dla swojego ja. Śmierć dla samego siebie. Nie byłoby śmierci na krzyżu, gdyby wcześniej Pan Jezus nie umarł dla siebie. Jezus daleko wcześniej umarł dla siebie, zanim umarł na krzyżu. Krzyż był tego pełnią, tam osiągnął pełnię doskonałości i przez to wydał owoc. Stał się dla wszystkich, którzy mu są, jak czytaliśmy, posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I dlatego to jest tak bardzo ważny temat, dlatego że Pan Jezus daleko wcześniej umarł, niż my go widzimy na krzyżu. On umarł od samego początku. On umarł od samego początku. I dlatego apostoł Paweł, kiedy mówił, obserwował życie Pana Jezusa, oczywiście on nie miał okazji osobiście tego uczynić, ale poprzez relacje, poprzez to, co mu objawiał, to on wiedział, że w Jezusie było coś takiego niesamowitego, co sprawiało, że osiągnął pełnię doskonałości i osiągnął wielki, wielki owoc w życiu. Tym była śmierć Pana Jezusa, ale nie na krzyżu, ale bo chociaż to był największy oczywiście triumf, ale ja mówię tutaj o śmierci, które równa się posłuszeństwo Jezusa, kiedy On zaczął w ogóle służbę. I apostoł Paweł właśnie mówi o tym, że zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosimy, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym. I drugi werset mówi, zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy. Czy rozumiemy to, co to jest, o czym tutaj jest mowa?
Myślę, że aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Czym jest życie Jezusa? Czym jest życie? O jakim życiu Pan Paweł mówi tutaj? Ja wierzę w to głęboko, że tu chodzi o obfite życie. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem dać życie, aby było obfite. Błogosławione życie. Jakie życie? Obfite życie. A jeśli mówimy o śmierci, śmierć Pana Jezusa, to jaką śmierć nosimy? Jaką śmierć nosimy? Czy tą, o której jest mowa, o której zawsze myślimy bardzo instynktownie, że chodzi o śmierć na krzyżu, czy o jakąś inną śmierć? Bo ja wierzę osobiście, że chodzi o tą śmierć, która była przed krzyżem. Dlatego, że właśnie ta śmierć przed krzyżem była w życiu Pana Jezusa w taki sposób praktykowana, że całe Jego życie było niesamowitym owocem, było niesamowitym sukcesem, dlatego że był w pełni posłuszny swojemu Ojcu i dlatego, że umarł dla samego siebie, potrafił wykonać dzieło, które mu zlecił Ojciec. Kochani, Daniel umarł daleko wcześniej dla samego siebie, zanim został wrzucony do jamy lwiej. Zanim został wrzucony do jamy lwiej, Daniel już nie żył. On inaczej by nigdy nie poszedł do tej jamy. On był po prostu gotowy. Możecie mnie wrzucić. A tak to by uciekł. On to uczynił już daleko wcześniej, Daniel. Trzej mężowie Boży, którzy byli wrzuceni do pieca ognistego, oni daleko wcześniej umarli niż wtedy, kiedy mieli umrzeć w piecu ognistym. Oni już daleko wcześniej umarli. Oni nie podjęli tej decyzji w ostatnim momencie, dobra, idę na śmierć. Oni podjęli tą decyzję na początku swojej drogi za Bogiem. I dlatego byli bez żadnego zawahanięcia gotowi na to, że nie pójdą na kompromis żaden. I dlatego, kiedy my mówimy o tym, co Paweł tutaj mówił, że zawsze śmierć Jezusa noszący, aby życie Jezusa się objawiło, to właśnie tutaj jest mowa o tym, żeby umrzeć dla samego siebie, czyli żyć w posłuszeństwie dla woli Ojca. I apostoł Paweł tęsknił za takim życiem, dlatego że on powiada, wszystko bym dał i wszystko robię, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. To jest pierwsza część, jeszcze drugą przeczytam. Doznać mocy zmartwychwstania Jego. O jakim zmartwychwstaniu tu Pan Jezus, apostoł Paweł mówił? No na pewno nie o zmartwychwstaniu, które było, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Kochani, tu jest mowa o tym życiu, które było w Jezusie, życie zmartwychwstałe, czyli najpierw śmierć dla samego siebie, a później zmartwychwstałe, pełne, owocne. I dlatego Paweł mówi, i uczestniczyć, żeby to się stało, to muszę uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Kochani, nikt z nas nie staje się podobnym do śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Nikt z nas tego nie może przeżyć, ale możemy naśladować to, co się stało w życiu Pana Jezusa, czyli podjąć tą decyzję na samym początku, że deklaruję, że umieram dla samego siebie, umieram dla grzechu, odwracam się i żyję dla Boga. I dlatego na samym początku każdy wierzący, który się nawraca, co robi? Chrzci się. Powinien się ochrzcić. Dlaczego? Bo chrzest to jest deklaracja, że ja chcę, że ja zrywam z tym światem, że kończę z Egiptem, przechodzę na drugą stronę, wychodzę z Egiptu, nie chcę mieć nic wspólnego z grzechem, więc umieram dla grzechu, umieram dla samego siebie, chcę być posłuszny Bogu. I chcę być posłuszny Bogu. I kochani, i to jest właśnie na początku drogi, kiedy człowiek się nawraca, powinien się ochrzcić, tak jest powiedziane, jako wyraz tego, że chce być posłuszny Bogu. Że chce być posłuszny Bogu. Czy Pan Jezus, który, kochani, chrzest nie załatwia sprawy grzechu naszego. Chrzest nas wcale nie oczyszcza od grzechu.
On chrzest jest wyrazem tego, że ja po prostu odwróciłem się od grzechu, od Egiptu i chcę służyć Bogu. Pan Jezus, który szedł do chrztu, po co by szedł do chrztu, jeżeli on był bez grzechu? Zresztą Jan powiedział, ty chcesz iść do chrztu, ja potrzebuję od ciebie chrztu. Ty jesteś bez grzechu, ty nie potrzebujesz chrztu. Ale tak naprawdę Pan Jezus powiedział w ten sposób, że on chce pokazać, że on za wszelką cenę chce być posłuszny komu? Ojcu swojemu. On chce wykonać ojcowski plan. Nie swój, ale ojcowski. On nie chce mieć nic wspólnego z grzechem, z tym światem. I dlatego Pan Jezus poszedł do chrztu, chociaż on, można powiedzieć, nie potrzebował tego. Ale on dał przykład, że tak samo kto się nawraca, kto chce iść za Bogiem, właśnie musi dać temu wyraz, że się odwraca od grzechu i że chce być posłusznym Bogu. Chce być posłusznym i naśladować Boga. I kochani, Pan Jezus właśnie tak uczynił. I to powinno być na początku naszej drogi z Bogiem. Dlatego chrzest jest na początku, nie na końcu naszego życia, ale na początku. I kochani, apostoł Paweł powiada, że zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Czyli chodzi o to, że my powinniśmy cały czas być gotowi, posłuszni Bogu. Kiedy Bóg, modlimy się o coś, o jakąś sprawę, Bóg nam pokazuje, to ja po prostu mówię, Boże, ciężkie to jest, ale wiesz, ja chcę, żeby Twoja wola się spełniła. Ja chcę, żeby Twoja wola się spełniła, nie moja, lecz Twoja. I to jest wchodzenie w śmierć, to jest oblekanie się w śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Pan Jezus do końca, w Ogrójcu tak samo, czy tam widzimy, jak Pan Jezus się zmagał, w pewnym sensie mówimy oczywiście zmagał, ale zmagał się i mówi, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja, do końca. On cały czas był obleczony w tą śmierć i dlatego mógł iść na krzyż. Mógł iść na krzyż i tam, jak powiedziane jest, osiągnął pełnię doskonałości. Kochani, i to jest w kontekście też modlitwy, bo troszkę żeśmy się tak zeszli na bok, ale w kontekście modlitwy, że powinna być nasza modlitwa skoncentrowana na celu, ale potem, kiedy Bóg nam pokazuje coś, powinniśmy być gotowi za wszelką cenę, być posłuszni Bogu, aby wykonać ten cel. Ja myślę, że to podsumowując, jest to, co chciałem się podzielić, czym chciałem się podzielić i chciałbym, żebyśmy na nowo sobie to uprzytomnili, że modlitwa, jeśli ma być skuteczna w naszym życiu, to musi być nieustanna. Musi być nieustanna, czyli musimy mieć tą nieustanną relację z Bogiem. Powinniśmy tęsknić do tej intymności z Bogiem, ale też powinna być ukierunkowana, powinna być skupiona na celach, które Bóg nam wyznacza. Może Bóg dał ci jakieś słowo kiedyś w przeszłości i Bóg ci powiedział, że chce cię użyć w tym, czy w tym, czy w tym. No ale ty się modlisz, ale nie widzisz jakichś rezultatów, nie widzisz, żeby Bóg jakoś to mógł wypełniać i rezygnujesz, czy rezygnujemy, bo ja też tak o sobie powiem. Także wtedy właśnie musimy szczególnie zwrócić na to uwagę, że jeśli coś Bóg powiedział, jeżeli Bóg nas powołał do czegoś, to nie rezygnujmy z tego, ale trzymajmy się tego celu, bo z reguły jest tak, że nieodwołalne są powołania Boże, tak? Nieodwołalne. Bóg zawsze to pierwotne powołanie, które On nas powołał, On zawsze będzie do tego wracał. I powiem szczerze, że w tym pierwotnym powołaniu będziemy się zawsze najlepiej czuć. Natomiast gdy będziemy coś szukać innego, nie będziemy, jak to się mówi, nie będziemy się dobrze czuć w miejscu, w którym Bóg nas nie powołuje. Ale kochani, kiedy będziemy w tym miejscu, do którego Bóg nas powołuje, jeżeli Bóg nam dał jakieś słowo, jakąś obietnicę, czy odnośnie jakiejś sprawy, sytuacji, chcielibyśmy się tego trzymać, być skoncentrowani i na tym celu. Tak jak Daniel
również miał cel, modlił się o to, żeby naród izraelski mógł powrócić z niewoli izraelskiej, modlił się o to, żeby mógł cały czas być takim reprezentantem tam na dworze króla, żeby nie stracił z tego namaszczenia, które miał. Był po prostu całkowicie posłuszny do tego stopnia, że nawet lwia jama go nie przestraszyła. I dlatego, kochani, chcielibyśmy pamiętać o tym, że za wszelką cenę powinniśmy wołać: Boże, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie w moim życiu. Takich modlitw się diabeł boi i takich modlitw wysłuchuje Bóg. To słowo, które przeczytałem z Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 werset, tam jest powiedziane, że dla bogobojności został wysłuchane. Inne tłumaczenie, na przykład warszawsko-praskie, mówi: został wysłuchany ze względu na swoją uległość. Został wysłuchany ze względu na swoją uległość, czyli gotowość bycia posłusznym. Jak Bóg widzi taką uległość, gotowość, żebyśmy weszli w to, o co się modlimy, bo kochani, kiedy my modlimy się o jakąś rzecz, a nie jesteśmy gotowi zaangażować się w to, na przykład modlimy się ewangelizację, tak? Ale nie jestem gotów w ogóle się zaangażować w to, to powiem wam, lepiej się nie modlmy o to. Naprawdę, jeżeli modlimy się o coś, w co nie jesteśmy gotowi się zaangażować, oczywiście o ile mamy możliwości, bo wiadomo, że modlimy się o prześladowanych chrześcijan na przykład gdzieś tam, no nie ma możliwości, żeby tam pojechać, ale mam możliwość na przykład wesprzeć ich finansowo, czy mam możliwość napisać list pocieszający dla tych chrześcijan. Więc, ale jeśli nie jestem gotowy przyłożyć ręki do pługa w danej rzeczy, której się modlę, to lepiej zapomnij o takiej modlitwie. Naprawdę. Strata czasu. Dopiero wtedy, kiedy ja jestem gotowy posłuchać Boga i może pomyśleć, posłuchać, co Bóg myśli, w jaki sposób ja się mogę w to zaangażować, wtedy ta modlitwa ma wartość przed Bogiem. I dlatego ja dzielę się z tym, dlatego że tak jak powiedziałem, na modlitwie naszej rodzinnej z dziećmi właśnie przyszło mi to słowo jak błyskawica. Modlisz się o tak wiele rzeczy, ale tak bardzo nie jesteś ani jedną z tych rzeczy przejęty, o której by ci tak bardzo zależało, żeby ona była rozwiązana. Tak bardzo nie wyczekujesz odpowiedzi na tą rzecz. Po prostu się pomodliłeś, tak może religijnie, z przyzwyczajenia, ale nie zależy ci tak naprawdę na ani jednej z tych rzeczy. Może myślisz sobie, ale się o dużo rzeczy pomodliłeś. No, może spędziłeś godzinę albo dwie, ale ani na jednej rzeczy ci tak naprawdę nie skupiłeś się tak konkretnie. I nie o to właśnie chodzi, żebyśmy byli rozproszeni w modlitwie, ale żebyśmy byli skupieni w modlitwie, żebyśmy mogli jak ten orzeł znaleźć tą konkretną sprawę, którą Bóg nam chce pokazać i tak długo walczyć, i tak długo napierać, tak długo słuchać głos Boży i być posłuszny aż do skutku, aż do celu. Z tym was chcę zostawić, niech nas Pan błogosławi. Amen.